Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam serdecznie na Słówku w czwartek, 18 marca. Serdecznie zapraszam do wspólnej modlitwy, wspólnego przeżywania tego czasu. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Moi kochani, w czasach, gdy często rzeczy nas tak denerwują, atakują, powodują różne rozstroje, otóż dzisiaj chyba dobra modlitwa na taki właśnie czas. Modlitwa o dobry humor. Zechcij mi dać zdrowy żołądek, Panie, a także nieco do jedzenia. Zechcij mi dać zdrowie ciała, umiejętność zachowania go. Zechcij dać mi świętą duszę, Panie, duszę, która ma stale na oku to, co jest dobre i czyste, ażeby w obliczu grzechu nie wpadała w strach, ale umiała znaleźć sposób przywrócenia wszystkim rzeczom należnego porządku. Zechcij mi dać duszę, której obca jest nuda, która nie zna szemrania, wzdychań i użalań, i nie pozwól, ażebym kłopotał się zbyt wiele wokół tego panoszącego się czegoś, które nazywa się ja. Panie, obdarz mnie zmysłem humoru, daj mi łaskę rozumienia się na żartach, ażebym zazwyczaj uczuć trochę szczęścia, a innych mógł nim obdarzyć, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. I wołajmy właśnie, prosząc o ten dobry humor, o wszelkie Boże błogosławieństwo właśnie do naszego Ojca. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Maryjo, wspomóż niewiernych, módl się za nami. Święty Dominiku Savio, módl się za nami. Księże Bosko, ratuj, ratuj. Opatrzności Boża, czuwaj nad nami. Moi kochani, dzisiaj wizytówką tego słówka jest taka postać, symbol żołnierza, hoplity, a dokładnie Spartanina, pewnie nam się kojarzącego, przynajmniej w tym wydaniu, jaki tam widać, z pewnym fabularnym filmem, trochę przypominającym teledysk, mówiącym o bitwie pod Termopilami, gdzie 300 Spartan stanął naprzeciwko całej perskiej armii. Do tego stopnia wielkiej, że nawet poseł mówił perski, że jak wystrzelą z łuku strzały, to wtedy będzie aż ciemno nad wojskami Spartan, aczkolwiek król spartański Leonidas odpowiedział, no to będziemy walczyli w cieniu. Czemu dzisiaj tak wojskowa postać? Ba, i nawet dwa wojskowe przykłady, raz będzie drugi. No właśnie, jeden to Leonidas, jego 300 Spartan, na przykład całej potęgi perskiej. I choć pewnie mieli jakąś nadzieję na jakiś sukces, długo go otrzymywali, to byli świadomi, że mogą i pewnie poniosą klęskę. Ale chcieli dać czas całej reszcie Grecji do przygotowania się do wojny, a swoim rodakom, by się też zdecydowali jednak walczyć ze wspólnym wrogiem. Walczyli, by dać czas innym. Oczywiście walczyli dla honoru, to też jest ujęte na pomniku. Powiedzcie, przychodzi bądź wsparcie, że byliśmy wierni jej prawom, ale oni walczyli dla czas dla innych. Druga podobna bardzo sytuacja, tysiące już właśnie lat później, to II wojna światowa, Dunkierka, gdzie ewakuowano ponad 300 tysięcy, bodajże 330 tysięcy żołnierzy i belgijskich, i francuskich, i angielskich na różnych łodziach, statkach, motorówkach, ale tam też została część oddziałów, w tym te, które świadomie zostały tylko i wyłącznie po to, by dać czas swoim kolegom, by się ewakuowali, by zdążyli wycofać się do Anglii, a nie było to łatwe. Też walczyli o czas dla innych, wiedząc, że czeka ich śmierć albo niewola, nic innego. Walczyli o czas dla innych, znowu nie dla sławy, chwały, ale by innych ratować. Zupełnie inaczej niż jak oglądamy różne filmy, gdzie jakiś bohater, nazwijmy to, mówi, no moi drodzy przyjaciele, bierzmy się tam na wojnę, bo nas unieśmiertelni. Nie. Oni zawalczyli o czas dla drugiego człowieka, dla tych bardziej sobie znanych i anonimowych, dla towarzyszy broni. Zobaczcie, moi kochani, walczyli o czas dla innych. To znaczy, że czas jest bardzo ważny, by dokonać właściwych wyborów,
by zająć się tym, co trzeba, by go nie stracić, bo mija bezpowrotnie. Wiele rzeczy możemy odzyskać, zdobyć, kupić. Dodatkowego czasu, czasu życia nie dokupimy. No w grach to możemy dokupić, ale życie to jednak nie gra. To jest to tutaj i teraz. Niektórzy, jak widzimy, jak słyszymy, dla czasu, dla innych poświęcili swoje życie, więc był cenniejszy dla nich od ich własnego życia. Więc moi kochani, my dobrze wykorzystujmy nasz czas. Jak widzimy, jest to wielki skarb, o który czasem często, zawsze trzeba walczyć. O to, by czas naszego życia w żadnej minucie nie był zmarnowanym, by był tym właściwie wykorzystanym na rozmaite, istotne sprawy. Oczywiście bez paniki w tych ważnych sprawach jest także i wypoczynek, i rozrywka, żeby mieć taki odpoczynek właśnie, sposób higieny duchowej i fizycznej, ale chodzi o to wszystko, co może już potem nie jest tym wypoczynkiem, ale co jest tymi rzeczami, sprawami, którymi mogę i powinienem się zająć. I w życiu szkolnym, domowym, pośród przyjaciół, a nasi rodzice, dziadkowie i tak dalej, i w miejscu pracy, i wszędzie, gdzie jesteśmy. Czas tak szybko płynie. Nie marnujmy go, bo może się nie znaleźć Spartanin, który będzie o niego walczył. Ale żeby zawsze dobrze wykorzystać, o to prośmy Pana Boga, a dokładnie przyjmijmy Jego błogosławieństwo na dobre skorzystanie, pożytkowanie naszego czasu. Pan z wami i z Duchem Twoim. I was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trwajcie w miłości Chrystusa. Bogu niech będą dzięki.